Siema, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj gram sobie Ezrealem na midzie. Ogólnie gram na Wladimira. Zrobię, żeby nie siadła. Stary coś pisze, że fajny kanał, bla bla, whatever. Ogólnie gram sobie Ezrealem, tak jak mówię, na Wladimira, więc matchup w sumie. No, Ezreal nie jest zły na Wladimira. Jak mogę po prostu trzymać dystans, ale wiadomo, jak ja to ja. Jak ktoś mnie ogląda dłużej, to wie, że nie będę trzymać dystansu i będę się próbował napierdzielać jak najwięcej. Ale ogólnie na rogi sobie wziąłem First Strike'a, Magical Future, Ciasteczka, Cosmic Insight, Mana Flowland i Transcendence. Więc jak wam się ogólnie film spodoba, strzelcie łapę w górę, będzie mi mega miło. Jak dobijecie chociaż, nie wiem, 25 łapek choćby, nie jest jakoś dużo, ale dla mnie spoko. I co, subik z dzwoneczkiem mile widziany oczywiście, jak to jest nowy. I dużo oczywiście, nie będę pierdolić, tylko przejdziemy do gierki. Już trzeba się skupić. Fajnie było, jakbym dobrze farmił. Mogłem z Kulem to zacząć, ale stwierdziłem, że zagram sobie builda z Manamuną, bo trochę many będzie brakować w lejcie, więc wolę mieć tą Manamunkę. Na razie już tylko sfarmione, a Kulę w sumie będę mógł i tak zaraz kupić. Okej. Mój top już faktycznie ten Darius robi to, co powiedział, czyli sprawi, że nie siądzie gierka na YouTube'a. Ale na spokojnie, bo w late game'ie. Ale nie twarmiłem tego miliona, ale w late game będę mógł i tak, jako Ezreal, robić totalny oro. A gościu nie ma W ogólnie polepszonego. Może go ponapieprzam. Mała turę trzoda, ale mam to gdzieś. No nie najlepiej. Niby trochę golda nabiłem, ale czy takie warby raczej nie. Czasko sobie odpalę. Tak bym je odpalił prędzej czy później, żeby manę zregenerować, no ale. Jest jak jest. On chce mi Q-ska dać, a ja mu nie chcę. W ogóle nie dać First Strike'a mu użyć na sobie nie powinienem. Taka jest moja opinia, że grałem z Realem, no ja powinienem na nim prokować, a nie on na mnie. Bo ja mogę sobie po prostu Q-skami z daleka go trafiać albo cokolwiek. Trzeci item sobie w ogóle, nie wiem, zagram sobie fajnym buildzikiem według mnie. Manamunka, no to raczej Essence Riverek. I na kolejny item po prostu robiono z Hydra i Elo. Próbuję sobie pod dymić za 2 sekundy, będę miał E. No ale właśnie to jest w sumie lat. Jeszcze się teraz wyleczyć z Q-ska za 200 około. No, tak poddymiłem w sumie, a ja mam 150 AP i to trochę mało, ale co odpalę wszystkie potki jest git. Znaczy jeszcze nie jest, ale będzie. A trafiłem go Q-skiem, udało się wystrzelić frajera, więc First Strike'a nabiłem i mu zbiłem. Jakieś autosy mu sprzedaję, chociaż te autosy to nic nie biłem, więc to chyba nie ma sensu za bardzo. A na razie nie mam po co się bić, a to farmy mi się topną po prostu. Nawet nie było blisko jak coś i co, cofam po prostu. Nie wiem czy ma, nie no, jestem drivera na początek. Teshina, kupię Longsworda i wywalone. I raczej się tepnę. No tepnę się. Jest gang na midzie, ale to jest jakiś ornik, to nie mają orna w dżungli? Tak, nawet na to nie zwróciłem uwagi. To może ornik, go może zgankować, w sumie będzie mógł po szóstce, ale... Nie będę miał E, niby, żeby dodawać, no ale będę miał do wyboru kilka rzeczy, które mogę dodawać, więc zobaczymy. W sensie, no, Wladimira dodawać albo Erkę Ornn. Dobra, teraz fajnego trajna mu sprzedałem, ale teraz się trochę boję, bo tak szczerze to on nie wiem, czy nie zna damage'u swojej postaci, czy co, bo jak mi się zdaje, żebym mógł zabić. Chyba, że ja nie znam damage'u jego postaci i nie mógł mnie zabić. Tak też może być. No ale miałem 700 AP, Q-skiem. Tym właśnie mi dodał z 250, to mi się wydaje. RK z 200. Może nie mógł. Dobra, w ogóle. Ale to i tak zjebałem. Kanon, dobra. I tak to zjebałem, ale. Whatever. Nie wiem, ciężko mi będzie na razie cokolwiek robić, jak widzę. Myślałem, że będzie trochę łatwiej. Ale on się leczy co sekundę, kurwa, więc. Nienawidzę tego czempiona. Nie, mega spokojna gra ogólnie jak na razie, no ale. Ja może jakiegoś roama poszukam zaraz na bota, czy coś, albo jakieś reczki, może tam na bocie widzę się biją, więc może będzie okazja tam zerkować. Chociaż na razie niezbyt. Cofnę się, spróbuję rzucić randomową R-kę na bota. Jhin może dobije, jeśli trafi ta R-ka. No ja randomowo to rzuciłem, więc nie wiadomo czy to trafi. Właśnie nie trafiła. Jakbym trafił, to ona by miała 200 AP niecałe, to wtedy by Jhin mógł R-ką ją spróbować. No, agresji nie podszedł, nie dałem, trafiłem Q-ska, ale już whatever. Zawsze i tak te 14 golda, bo sprokowanie First Strike'a to 5. Miałem praktycznie w sumie pierwszy item. Zaraz zacznie się lepsza trochę gra.
Ale w sumie na razie to grałem dobrze, tak szczerze. Z tego początku, że prawie mnie zabił, tak. A tak to zagrałem tak jak raczej trzeba. No ale nie wiem, czy nie zginę teraz. No zginę, nie mam i tak jak uciec do tyłu. No, on nic nie musi robić, on tylko biegnie se, kiusek. Biegnie se, kiusek, jeszcze pierwszy pytajnik. Mu zrobię tak. Mnie nauczył, dzięki. Nie wiem, czy tak się robiło, no ale chyba tak. Kupię pierwszy item. No, ale to paka na bota. Widzę, że tutaj nie są akcje. Może nawet coś się uda zrobić. No, kradę killa, rzucam R-kę. I mam double, dobra, łatwo. No, to w miarę fresh zagrałem. Myślę, że tą R-ką trafiłem, tą fiorkę, to zajebia do totalu. A tego Vladimira trochę się boję. Niby już mam pierwszy item, jest trochę mocniejszy, ale... Nie no, no dość mocny już jest, tam nie ma co gadać, ale... A Vladimir jest Vladimirem. Wiadomo jak ten champion jest spierdolony. No jestem głupi, bo trafię do W i wchodzę w niego, czy w sumie traci więcej AP niż ja. No ale on się wylecza, a ja... No nie, nie wyleczę się. Nie, w ogóle... Isina ani razu na midzie nie był, on sobie tylko przechodził u nich, więc... Jak i z mojej, tak i z jego strony, jego junglera, mid div. Znaczy dżungla. On nie wiem, coś próbował, ale dziwne to było. Ale on nie użył W 2 sekundy temu? Nie, mi się zdaje, że on użył W. Aha, Lisa nie trafił E. Nawet jakby trafił to mojego do slowo, to by mu dał 2 autosy więcej, może by go zabił. Ale nie wyszło. Dobra, wie w ogóle, że ja to przeżyłem. Ja nie wiem, co się dzieje. Ale on nie ma flesza. Niestety mój Lisa stwierdził, że odda kilka Vladimirowi, więc jest mi trochę przykro. Dobra, on mógł tu uciec, ale on jakoś tak dziwnie biega w ogóle, że nie wiem, co on zrobił. W mówi do tego... Oho, dobra, nic nie mówiłem, on se dał W. Ale do tego chyba krzaczka mógł dać, bo swoje tak mi się wydaje, że Lisin może... Ja mam cały level w pizdę, ja mam 2-1, ale mam minion dużo mniej. Gorsze jest to, że ten... O, już ma R-kę w ogóle. Że ten kutas się tyle leczy i mnie po prostu one-shotuje do kurwy nędzy z jednym itemem. Nie wiem, on R-kę użył dosłownie, nie wiem, minuty temu kurwa, na tego Lisina. A nie, to na mnie użył, ale to ile minęło, ja nie wiem. A próbuję wejść na Reda. Stalna głupota prawdopodobnie i umrę. Ale to nie ryzykuję. To nie piję szampana i raczej go zabiję. Wiem, że idzie tu ten Vladimir i umrę, ale... O, to pytał nikt. Dobra, może mi się uda tego Reda wziąć, miałem powiedzieć. No, bym zabił, gdyby nie miała flesza, no ale niestety miała, no. Dobra, no, tragedii nie ma. Wziąłem kilo, jeden za jeden drugim. No, bo ja tak szczerze to będę musiał unikać po prostu tego Vladimira. Ja do niego podchodzić nie będę, mam go w dupie. To już jest taki poziom gry teraz, że już nawet nie opłaca mi do niego podchodzić, bo nie mam takiego celu, bo mi tak nic nie zrobię, więc... Tak po prostu żyłem sobie farmy i mam to w dupie. I jedynie tego kiskami tak pookoło, tylko że mam w sumie cechę Hexek Rocket Belta, klika do przodu i też... Wtedy mnie zabiło. Jakaś bitka, rzucę R-ka, nie wiem czy coś zrobimy. No to zrobiliśmy. No ale go raczej się nie uda dobić i tak. Chyba, że zrobię tak. Ale zrobiłem tak. I did this. Dobra. Dobra, ledwo przeżyłem, więc może lepiej cofnę. Mógłbym nie próbować ją bić, ale nie, nie, nie mam takiej ochoty. Idzie to jeszcze Heimerdinger, kupuję sobie Manamunę. Teraz mam Ravanus Hydrę. I będzie zajebiście. Dobra, Sodę z mida, próbuję sobie kolejność czytować. Nie wiem, Fiora jest fajna, że może sobie lokować cały damage jednym spelem. Nice. A Vladimir coś tu idzie. Ja mu jestem w stanie wywalić tak z pół HP pół sekundy, ale to nie jest one shot, a jak nie one-shotuje, to dobrze nie skończy, więc wchodzić w niego jakoś nie chcę. Dobra, dwa kwiski dostał, do mi 50 golda. Jest dobrze. Nie wiem, kwisek mu bije 500, więc w sumie dość sporo, nie powiem. Dopiero mam dwa itemy. Okej, ja widzę tutaj szansę na asystę. No bo nie. To ornik tu idzie. No raczej nic nie robię, a sekiuski porzucam. Dariusik. A Darius to mi nic nie robi tym bardziej, więc... Nie wiem co on się stara, ale mu nie wyszło tak. Ludzie. No jeszcze troszkę golda na ornie. Dobrze jest. Fiora przyszła. Ta stuna w sumie. Czemu mój team nie chce mi pomóc, halo?
Dobra, mamy go, to było blisko w ogóle. A tu zerka raczej trafię. Nie. Siła, zrobiła wszystko, jaki król. Gościa jest. Nie, gościu jest zajebiście tego. Dobra, umarłem przeciałkę, ja pierdolę. O, i ten też umrze. No to nie tak najlepiej wyszło. No ale cóż poradzisz, Merdinger zgadnął sobie trochę golda, nie powiem. Darius ucieka przez pół mapy już, więc nie mogę dać mu uciec. Nie da mu tej satysfakcji ucieczki. Zwalę TPK i go walimy na pyt. Nie, to było tragicznie wygrane, ale tak bo mój team dał. Zagrałem to najgorzej jak się dało chyba. Ale whatever, jakby nie te punkty raczej byśmy go nie dobili. Jak też nie wiem, nie wiadomo. Ale zabiliśmy, więc nie ma co gdybać. Dobra, tutaj jest kolejna bitka. Które chciałbym chociaż asystkę. Wladimir jest na hitka, dobra, Ezreal go, znaczy nie Ezreal, tylko dzień go trafił i dobrze jest. 6-4-7 staty, więc dobrze mi nawet idzie, więc jest git. Jeszcze tą Ravenous Hydrę już prawie mam. Nie wiem, ja uwielbiam Ravenous Hydrę, tak szczerze. Nie wiem, no to się nakłada, dodaje damage, się zajebisto, tylko musiałem jeszcze dokończyć tylko. Próbuję jakiegoś first strike'a to nabijać, ja mu pół HP jestem w stanie w ogóle wyjebać. Darius to ja nie wiem, jest tak upośledzony. No ja nie wiem, czy go ja nie trafiło, czy o co chodzi. No to powinien być mój kill, ale no nie trafiło raczej. No mam tego przynajmniej. Nie wiem, no pojebany mam damage, nie powiecie, że nie. Za Alex to są... Nie wiem, wystarczy się sfarmić trochę. I już lejta sobie możecie wykorować, zaraz mógł mieć wygraną grę, tak szczerze mi się wydaje. Tylko trzeba defensywnie właśnie zagrać, a ja na początku trochę solowałem, prawie umarłem, ale to prawie się nie liczy, więc nie umarłem, więc co się liczy. No, to jest groźnie, tak szczerze. Nie wiem, czy ten Darius troluje, czy co on robi, idzie przed ciebie. To jest coś drogi. Mam w sumie dużo golda, więc się cofnę raczej. Pewno ze skałki enemy team mówi. Raczej cofkę do bazy, bo... No to Dina jeszcze dobije. Bo to Wladimir dobije, nie? Znaczy nie Wladimir, tylko Lissin. Ja się boję tego Wladimira, nie wiem, jakoś nie chcę podchodzić, boję się, że dostanę od niego R-kę i się skończy. Chociaż teraz to raczej go mamy. 1000 chyba dodałem, jak dobrze widziałem, ale nie wiem, czy dobrze widziałem. Okej, okay, Renekton też ładnie zagrał. Nie wiem, dobra, to są rangi, emeraldy chyba jakieś. No naprawdę spoko grają, tak szczerze, dość fresh. Kurwa, teraz się popisała i to nieźle. Powiem, że nie. Dobra, 949, 3000 golda mam. Mam nadzieję, że tym się nie, mi nie poddaj, będę mógł sobie kupić jeszcze więcej tam. By jeszcze bardziej ich ruchać w dupę. Zobaczmy się tego Darusa, jest tak słaby gość, ja nie wiem. Five Ghosta jest groźny. RK. Ale i tak to raczej ginie, ziomek. No kurde, ja mu tyle tym zadałem? Nie wiem, miałem tyle golda, jeszcze raz powtarzam. To jest to dla mnie śmieszne, że aż tyle dodaję. Dobra, idę kupić te itemy, nie ma to, bo pigadam od 10 minut, że mam fuj golda i dalej siedzę na tym. W First Strike'a już w sumie 870 zarobiłem, co jest mega spoko. Bo nie patrząc, to jest darmowy goldik z tej runki. Ravenous Hydra i kupuję Seryldę, bo ona mi naprawdę bardzo dużo da. Więc sobie poczekam 15 golda i kupię jeszcze to. Już praktycznie Seryldę będę mieć, więc myślę, że damage jeszcze rośnie dość nieźle. Ja podenerwowałem przeciwników. Zostali zbejtowani na... No, zostali wkurwieni, zbejtowani na wkurwienie. No. Łatwo się dali. Dobra. Nie wiem, ten Darius nie powiecie, że jest dobry. Jak on tylko powiedział, że jest dobry, to ja jestem ja Paweł II. Wladimir mnie chce zanshotować, by się wkurwił. I mnie zanshotuje. On tylko teraz leciał specjalnie, tylko żeby mnie zanshotować. Żeby napisać. Ja już widziałem to w jego oczach, jak na mnie leciał. Mógł kogokolwiek bić, chyba Luke nawet była przy nim, prędzej by ją zanshotował, ale mnie musiał. A, robimy akcję, rzucam RK, walę TPK. Nie kupuję nic, bo mnie nie stać, ale tapam się i praktycznie po paru sekundach przyleci RK, nikt się tego nie spodziewa. I pyk, zerki dostają, kurwa, w ogóle ile to zadało? Chuj dużo zadała ta RK, tak szczerze.
No, Fedora coś próbuje, ale bez przesady, nie da rady. Ja jej biję więcej na blisko niż ona mi, więc beka trochę. Nie ma se spamy Kriskiem z daleka i te farmy. Dobra, Ezreal, znaczy Wladimir leci znowu na mnie. Reczka trafiona, ale Heimer w ogóle, ile to bije, co to jest? Czemu aż tyle ja biję tym? A jest, no położył działko i go nie trafiło, Unlucky. A wodę tutaj od tyłu będę napieprzać. Jest czerwony sydrek, obie, dobra. Bo jest drugi ziomek, to się wkurzył. A raczej tu jestem deaduwa. Chociaż, no właśnie, ja tymi kiskami tak mogę spamić, zadawać po 400 damage co sekundę. Pyk, 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 pyk. I pyk. Aha, minion się zrespił i on przeżył przez to. No to trochę bekanie. Lux chce skończyć, ale on sobie jeszcze trochę damage ponabijał na nim. No bo on chce mnie zabić, to jednak idę. No skończę to, no nie mogę. Wladimir się spakał. Dobrze, że ci ty mnie kieruje na ten draku, łatwiej nie był, Esmit. Ci cztery goście zrobił. No ale co ja tam pakać nie będę, no. Byłem lepszy i nie ma co się kłócić. Każdy to potwierdzi. Jak nie potwierdzicie, to macie bana. Nie no, żartuję oczywiście. No ale nie, Lee Sin dobrze grał, nie ma co gadać. Na damage i tak ja mam największy w drużynie i każdy o tym wie. 45 tysięcy w 29 minut. Więc no widać kto tutaj był kierowany, no nie? Widać kto był kierowany. No ale nie ma co gadać. Runki ogólnie first track 1400 damage i 1000 golda, więc mega zajebiście, no bo to jest darmowy goldzik, więc oddaję. Więc co, jak wam się film spodobał, to strzelcie łapę, suba i elu.